10 ciekawostek o dzielnicach Warszawy. Bemowo, dzielnica Warszawy położona w lewobrzeżnej części miasta, jest jedną z 18 jednostek pomocniczych miasta stołecznego Warszawy. 1 stycznia 2019 roku liczba mieszkańców Bemowa wynosiła 123 tysiące osób. Nazwa dzielnicy, odnosząca się pierwotnie do znajdującego się tam osiedla, została wprowadzona po II wojnie światowej. Wcześniej dzielnica ta nazywała się Boernerowo, na cześć ministra poczt i telegrafów Ignacego Boernera. Aktualnie tak nazywa się jedynie osiedle. Z kolei samo Bemowo nawiązuje do fortu Bema, czyli takiego wewnętrznego fortu twierdzy Warszawa. Z kolei fort Bema odnosi się oczywiście do Józefa Bema, polskiego generała, stratega, inżyniera wojskowego, artylerzysty. Dowódcy artylerii czynnej Wojska Polskiego w czasie powstania listopadowego i działacza politycznego wielkiej emigracji. Bielany, czyli stosunkowo młoda dzielnica, ponieważ powstała w 1994 roku i wyodrębniono ją z dzielnicy Żoliborz, o której za chwilę opowiem. Pierwotnie Bielany składały się ze wsi znajdujących się poza granicami miasta. Do gęście zaludnionych należały wsie Polków, Buraków, Słodowiec i Wawrzyszew. Zresztą stąd nazwy metra Słodowiec i Wawrzyszew. Nazwa Bielany pochodzi od białych szat kamedułów, zakonników, których sprowadzono na tereny Bielan w XVII wieku. To właśnie oni wybudowali zespół budynków klasztornych, z których część zachowała się do dziś. Najsłynniejszym zakonnikiem z Bielan jest prawdopodobnie brat Jerzy, czyli pułkownik Jerzy Michał Wołodyjowski z trylogii Henryka Sienkiewicza. Żoliborz, czyli dzielnica, którą wspomniałem przed chwilą. Otóż warto wspomnieć, że w okresie międzywojennym między Dworcem Gdańskim a ulicą Generała Zającz, czyli okolice aktualnego stadionu Polonii Warszawa, zajmowały baraki dla bezdomnych. Było ich ponad 60 i były zbudowane z drewna. Żoliborz był jedną z najmniej zniszczonych w czasie II wojny światowej dzielnic miasta, mimo że to właśnie tam znajdował się jeden z głównych punktów oporu polskiego podziemia w trakcie Powstania Warszawskiego, ponieważ niedaleko Żoliborza znajduje się Stare Miasto. Przy okazji warto zaznaczyć, że to właśnie od Żoliborza rozpoczęła się odbudowa Warszawy. To właśnie tam 7 lipca 1946 roku wmurowano kamień węgielny pod budowę nowego budynku WSM, pierwszego nowego budynku mieszkalnego w powojennej Warszawie. Sama nazwa Żoliborz wzięła się od francuskiej nazwy Żoliborz, czyli piękny brzeg. Tak nazywano posiadłość konwiktu księży Pijarów założoną nad Wisłą w XVIII wieku. Mokotów, czyli dzielnica Warszawy, która wcześniej była wsią. Wieś Mokotów została założona w 1367 roku. 8 kwietnia 1916 roku wydano rozporządzenie włączające w całości gminę Mokotów do Warszawy. Mokotów był jedną z najmniej zniszczonych w czasie II wojny światowej dzielnic Warszawy. Prawdopodobnie dlatego, że tam Niemcy wkraczali jako pierwsi i tam nie odbywały się jakieś wielkie bitwy, tylko Niemcy po prostu przechodzili przez tę dzielnicę zarówno w trakcie ataku na Warszawę w 1939, jak i w trakcie Powstania Warszawskiego. Aktualnie to właśnie na Mokotowie znajduje się wielkie skupisko budynków biurowych i na Mokotowie znajduje się miejsce, gdzie pracują wszyscy korpoludzie. Miejsce to nazywamy Mordorem. Otóż sama nazwa Mokotów wzięła się właśnie od nazwy wsi i prawdopodobnie pochodzi to od imienia Mokot, ale to nie jest pewne. Ochota, czyli kolejna dzielnica, która nie zawsze była dzielnicą Warszawy, a jest starsza niż Mokotów, ponieważ pierwsze wzmianki o terenie, na którym leży dzisiejsza Ochota, pochodzą z 1238 roku. Przez długi czas Ochota wchodziła w obręb królewskiej wsi Wielka Wola. Zaczęła się bardzo szybko rozwijać, z tego względu, że właśnie przez teren tej wsi przechodziły główne drogi prowadzące do Warszawy. Ochota jest już bardzo istotna dla historii Warszawy, ponieważ w okresie międzywojennym powstały tam kolonie Staszica i Lubeckiego, Dom Studencki przy placu Narutowicza czy wiele innych ważnych budowli. W czasie Powstania Warszawskiego na Ochocie doszło do masakry ludności cywilnej znanej jako Rzeź Ochoty.
Przy okazji to właśnie na Ochocie uruchomiono pierwszą po wojnie w Warszawie regularną linię komunikacji miejskiej obsługiwaną przez ciężarówki i łączącą plac Narutowicza z ulicą Targową na Pradze. Skąd nazwa Ochota? To jest akurat ciekawe, bo nazwa Ochota pochodzi od karczmy Ochota, zniesionej po 1831 roku zbiegu ulic Grójeckiej i Kaliskiej. Ochota nie jest jednak jedyną dzielnicą, która wyodrębniła się ze wsi Wola. Ze wsi Wola powstała również dzielnica Wola. No i tutaj już wiemy, skąd się wzięła nazwa. Ale skąd wzięła się nazwa wsi Wola Warszawska, bo to jest istotne. Otóż wieś ta otrzymała nazwę od wolnych elekcji, podczas których szlachta wybierała króla Rzeczypospolitej. Pierwsza z nich odbyła się na polach między wsią Wielka Wola a Starym Miastem w 1575 roku. Królem został wtedy Stefan Batory. Wybrano tu także kolejnych 9 władców Rzeczypospolitej. Pojawiają się również głosy, że nazwa Wola oznaczała w ówczesnej polszczyźnie m.in. wieś lub majątek zwolniony czasowo lub wieczyście od opłat czynszowych. Także Wola Warszawska można przetłumaczyć jako wieś warszawska, ale to są tylko domysły. Wilanów, czyli dzielnica bardzo królewska. Wilanów był jedną z najstarszych osad w okolicach Warszawy. Do drugiej połowy XVII wieku używano nazwy Milanów. Wieś Milanowo do 1338 roku była własnością opactwa benedyktynów w Płocku. W 1338 roku właścicielem stał się książę Czerski i Sochaczewski Trojdena. Kolejni właściciele Milanowa to m.in. Milanowscy, Leszczyńscy i Krzyccy. Wieś szlachecka Milanowo w 1580 roku znajdowała się w powiecie warszawskim, ziemi warszawskiej województwa mazowieckiego. W 1677 roku dwór w Milanowie, który dziś jest jedną z głównych atrakcji turystycznych Warszawy, został odkupiony przez Jana III Sobieskiego. Podczas okupacji niemieckiej na terenie Wilanowa Niemcy utworzyli dwa obozy pracy dla ludności żydowskiej oraz oddział roboczy jeńców radzieckich. W 1945 roku cały zespół pałacowo-ogrodowy Wilanowa przeszedł na własność państwa, stając się oddziałem Muzeum Narodowego w Warszawie. Skąd nazwa Wilanów? Otóż pierwotnie, tak jak wcześniej wspomniałem, nazwa Wilanowa to Milanowo, co pochodziło od imienia Milon, co z kolei pochodziło od imion z założycieli, czyli Milosław albo Milobrat. W 1677 roku dwór w Milanowie został odkupiony przez Jana III Sobieskiego jako Villanova. Obecna nazwa to najprawdopodobniej spolszczona forma nazwy pałacu. Villanova Wilanów. Proste. Praga, czyli esencja Warszawy. Historyczna Praga była osadą leżącą nad Wisłą naprzeciwko Starego Miasta. Wzmiankowano po raz pierwszy w 1432 roku. Jej nazwa pochodzi od czasownika prażyć, czy wypalać, gdyż została założona na terenach po wypalonym lesie. To właśnie na Pradze po II wojnie światowej miały siedzibę tymczasowe władze miasta, ponieważ Praga nie została aż tak zniszczona jak lewa część Warszawy, ponieważ Praga leży po prawej stronie Wisły. Poza tym na Pradze udało się zachować przedwojenny praski folklor. Kto tam był, ten wie. Wawer, czyli dzielnica, w której mieszkam od dobrych 8 lat. Otóż Wawer został przyłączony do Warszawy w 1951 roku. W latach 1960-1994 obszar Wawra stanowił część dzielnicy Warszawa-Praga Południe. W wyniku przeprowadzonej reformy administracyjnej Warszawy ówczesna dzielnica Warszawa-Praga Południe została podzielona na 3 osobne gminy, m.in. Pragę Południe i Wawer, które w 2002 roku zostały przekształcone w dzisiejsze dzielnice. Nazwa Wawer pochodzi od karczmy Wawer, która istnieje do dziś jednakże pod inną nazwą, a dokładnie Zajazd Napoleoński. Najstarsza wzmianka o karczmie pochodzi z 1727 roku. Kolonia Wawer powstała w 1838 roku. Pierwsi osadnicy pojawili się w niej w 1839 roku, zaś podczas powstania listopadowego rozegrały się tam na początku 1831 roku pierwsza i druga bitwa wawerska. Muranów. Nie jest to dzielnica Warszawy, jest to jedynie część dzielnicy, ale część dzielnicy Śródmieście. No skąd się wzięła nazwa Śródmieście? No to przecież wiadomo, tak, że od środka miasta jednakże Muranów
jest bardzo istotnym miejscem w Warszawie. To właśnie tam pierwsze osiedle mieszkalne powstało w XVII wieku. Wiele współczesnego Muranowa było w przeszłości zamieszkiwane przez ludność żydowską pochodzącą z Litwy i Białorusi. Językami ulicy stały się jidysz, hebrajski oraz rosyjski. U progu XX wieku cała dzielnica była miastem w mieście, w dodatku pełnym skrajnych kontrastów. W 1916 roku zabudowa była bardzo gęsta, obiekty o charakterze przemysłowym występowały na przemian z zabudową mieszkalną. Na terenie dzielnicy znajdowało się kilka budynków o określonych funkcjach, jak np. Pałac Mostowskich, Pawiak i jego oddział kobiecy na ulicy Dzielnej, zwany potocznie Serbią. Dominacja ludności żydowskiej była tak silna na Muranowie, że całą dzielnicę włączono podczas II wojny światowej do getta. Kiedy w 1940 roku getto zostało zamknięte i odcięte od świata oraz otoczone murem, jedynym obszarem nie włączonym do getta były okolice ulicy Leszno, czyli okolice Arsenału. Dzielnica została praktycznie cała zniszczona w trakcie powstania w getcie warszawskim. Zachowały się nieliczne budowle, które też zniszczono, tylko już w trakcie powstania warszawskiego. To właśnie tam odbywały się najcięższe walki, tam działały najsilniejsze grupy powstańcze i tam doszło do mordu na 200 osobach, których podejrzewano o związki z powstańcami. Po zakończeniu wojny Muranów został odbudowany bezpośrednio na gruzach getta, co jest przyczyną jego charakterystycznej pagórkowatości. A skąd nazwa Muranów? Otóż pałacyk w Muranowie wybudował Józef Szymon Belotti, pochodzący z wysepki Murano. Owy pałacyk nazwał właśnie na cześć swojej ukochanej wyspy, czyli Murano, i stąd współczesny Muranów. Dzięki za obejrzenie do końca. Mam nadzieję, że ten odcinek Wam się podobał. Dajcie znać w komentarzu, o czym chcecie kolejną dyszkę, i zapraszam Was na moje dwa pozostałe kanały, A to Ciekawe oraz Światowa Historia. Trzymajcie się, cześć!